Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Dzisiaj postanowiłem, że nie będę sobie tak po prostu otwierał tych naklejek. Zrobię sobie taki mały pojedynek pomiędzy Ronaldo a Messi i już wam mówię, o co chodzi. Wylosuję sobie tutaj powiedzmy no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. A niech będzie po 7. Po 7 saszetek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I Messi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po 7 saszetek. No i co? Zobaczymy, który z nich będzie miał lepszych piłkarzy w saszetkach. Więc co? Zapraszam was na filmik. Zaczniemy sobie może od Ronaldo. Oczywiście decyzja będzie należała do was. Zobaczymy, który z tych piłkarzy wylosuje fajnych piłkarzy. Dobra, Ronaldo. Co mam? Co tutaj Ronaldo ma? Mamy tutaj Kokę, Tufan, Granat. Granat. No nieźle. Mundia i Mączyński. Mamy Polaka. Mączyński. Dobra, lecimy z drugą saszetką. Ronaldo. Mam nadzieję, że zapamiętacie, jacy piłkarze wpadają. Subasić. No, coś z tym zoomem nie tak. Subasić. King. O, proszę bardzo, jest i Piszczek. Drugi Polak i Karim Benzema. No, nieźle. Zobaczymy trzecią saszetkę. Stojkowicz. O, tu do góry nogami. O Boże, same jakieś takie nazwiska. Ekdal. No, tu trochę słabo. Lecimy z kolejną saszetką. Fajnie, że wpadł Benzema. Kiwrak. Kiwrak. O, Iniesta. Valbuena. Henderson. I Manolas. Jeszcze zostały trzy saszetki. Nie chciałem, żeby tak otwierać te saszetki tak po prostu, żeby otwierać. Postanowiłem, że sobie zrobię taką zabawę. I oczywiście piszcie w komentarzach, który według was piłkarz miał lepsze saszetki. No nie ma tu kart specjalnych, naklejek, przepraszam. No ale zobaczymy. Może jakiś rasowy piłkarz wpadnie. Rasowy. Dobra. Kadlec. Kadlec. Iwanowicz, Müller, Smolnikow i Sami Khedira, który już nie będzie grał w Realu Madryt. Ostatnia saszetka Ronaldo. Uhu, ten jest fajny, co nie? Niezły jest. Dzeko. Kaja. No i tak. To były saszetki Ronaldo. Fajnie wpadł Iniesta, Piszczek, Kokę. No nie będę tu pokazywał. O, jest drugi Polak, Mączyński. No ale zobaczymy, co nam da Messi. Dobra, lecimy z Messim. Z Messim. Messi sobie wylosował. Zaraz zobaczymy, co. O, proszę, Messi mi tutaj daje Fabio Quintrao. Portugalczyk, wiadomo. Bardzo dobry przyjaciel Ronaldo. Chiellini. Sorry, że ten zoom tak trochę wariuje, ale za kolorowo jest. Queen. Nastasic. No i kolejny. Kolejny. No i Szwed. Druga saszetka. Messi teraz. Kogo nam tutaj Messi da? Jest Philip Jones. Mamy Jonesa. Schar.
O, jest Artur Boruc, mój ulubiony bramkarz. Boruc. Archisio Samaris. Dobra. No, Ronaldo mi dał dwóch Polaków. Ciekawe, ile Polaków mi tutaj Messi przyniesie. Na razie mamy jednego. Topal. Topal, tego nie pal. Mamy tutaj Francuza. Belgia. O, jest Pepe. Pepe, Fabio Quintrao. Może Ronaldo wpadnie. Byłyby niezłe jaja, nie? No raczej Messi nie wpadnie w tych saszetkach. Messiego tutaj nie ma. Basta. Basta. Dalida. Boateng. Brozovic. Dobra, lecimy z kolejną saszetką. Pam, 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 pam. Dobra. Jedziemy. Tutaj nie ma nic ciekawego. No, co jest z tym zoomem? Trzeba się... O, Thiago. Kolejny Portugalczyk. Takich piłkarzy to powinien dawać Ronaldo, co nie? Markowicz. Dani. Kolejny Portugalczyk. Struna. Struna od gitary. O, dwie saszetki zostały tylko. No dobra. Co my tu mamy? Patrzcie, kolejny Portugalczyk. Patricio. Messi tutaj widzę. O, Rakitic. Messi tutaj sypie nam Portugalczykami. O, jest Fabregas. I Szukała. Drugi Polak. Ronaldo też nam dał dwóch Polaków. No powiem wam, ciężko tak ocenić, co nie? Czy Ronaldo, czy Messi? Durm. Mamy tutaj Niemca. Durm. Inan. Mario, patrzcie, kolejny Portugalczyk. No nie mogę. No niezła akcja. A tak w ogóle to te naklejki są większe od tych zwykłych, bo sobie przymierzyłem. No i cóż. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa. No co? Widzieliście, jakie naklejki dał Ronaldo, jakie naklejki dał Messi. No co, tutaj jest Kedira, Müller. Kto tu jeszcze taki fajny był? No na pewno tutaj, czekajcie, tutaj chyba był Iniesta. O, jest Iniesta. Benzema, mamy dwóch Polaków. Więc mi się wydaje, no ciężko jest ocenić, ale jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Szkoda, że tutaj nie ma świeciaków. Fajnie, że Boruc mi wpadł. Uwielbiam go. No nie wiem, nie wiem. No ja bym obstawiał, no trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że może remis. Ale jakie jest wasze zdanie, to oczywiście piszcie pod tym filmikiem w komentarzach, a ja z miłą chęcią sobie je poczytam. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, trochę inny. Taka sobie zabawa. Ja was pozdrawiam, trzymajcie się ludzie. Pa, pa! Hejka!